Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 24 sierpnia 2023 roku Japonia rozpoczęła uwalnianie ponad miliona ton radioaktywnej wody ze zniszczonej przez trzęsienie ziemi i tsunami elektrowni jądrowej Fukushima. Tym samym zaczęła wprowadzać w życie plan, który no, spotkał się ze szczególnie ostrą krytyką ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Plan ten zatwierdzony dwa lata temu przez japoński rząd został okrzyknięty kluczowym krokiem w celu likwidacji elektrowni. Natomiast wywołał ogromne, ogromne spory w świecie, w całym regionie Indo-Pacyfiku, no ale wywołał także bardzo istotne. Spory geopolityczne i myślę, że warto się, tym, warto się temu bliżej, bliżej przyjrzeć. Przypomnę tylko, że katastrofa elektrowni jądrowej Fukushima to właściwie cała seria wypadków jądrowych, które, do których doszło w 2011 roku w wyniku tsunami, którego, które zostało spowodowane przez trzęsienie ziemi u wybrzeży Honsiu. I no, oczywiście, no, jakby skala, tych, skala tego. Tej katastrofy była jedną z największych, jeśli chodzi o w ogóle katastrofy elektrowni jądrowych. Japonia utrzymuje, że uwalnianie wody jest bezpieczne. Również Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, to jest organ nadzoru nuklearnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, w lipcu bieżącego roku również zatwierdziła ten plan, twierdząc, że Spełnia on międzynarodowe standardy, a wpływ, jaki miałby mieć na środowisko i ludzi, jest, jak to określono, nieistotny. Mimo to, niektóre kraje sąsiednie wyraziły dosyć daleko idący sceptycyzm co do Bezpieczeństwa tego planu i to mówiąc najdelikatniej jak tylko można, to Pekin stał się naj, największym, najbardziej radykalnym krytykiem tego planu. No, wystarczy powiedzieć, że rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Wenbin jeszcze w lipcu bieżącego roku powiedział, że Japonia wykazała się. Egoizmem i arogancją, oraz nie konsultowała się w pełni ze społecznością międzynarodową w sprawie właśnie uwolnienia tej, tej wody. Chiny zakazały importu owoców morza z 10 prefektur w Japonii, w tym z Fukushimy i stolicy Japonii, Tokio. Import owoców morza z innych prefektur jest co prawda dozwolony, ale muszą one przechodzić testy radioaktywności i posiadać dowód, że pochodzą spoza tych 10 zakazanych prefektur. Również działacze polityczni, społeczni z Korei Południowej protestowali przeciwko japońskiemu planowi, natomiast Seul no, wywnioskował z własnych badań, że uwolnienie wody z spełnia międzynarodowe standardy i stwierdził, że szanuje ocenę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Natomiast wielu komentatorów, zwłaszcza w Chinach podkreśla, nie tylko zresztą w Chinach, ale, ale zwłaszcza w Chinach podkreśla, że rząd W Seulu podjął taką decyzję pod silnym naciskiem Stanów Zjednoczonych. Japonia twierdzi, że woda ma być przefiltrowana, że jest przefiltrowywana w celu usunięcia większości pierwiastków radioaktywnych, no, z wyjątkiem trytu i izotopu wodoru, który, które są trudne do oddzielenia od. Od wody. Ta uzdatniona woda ma być rozcieńczona znacznie poniżej międzynarodowych poziomów trytu, zanim zostanie wypuszczona w ogóle do, do Pacyfiku. Tak przekonują władze. Władze w Tokio. Natomiast tutaj też trzeba zaznaczyć, że ta woda, która ma być właśnie spuszczona do Pacyfiku, była pierwotnie używana do chłodzenia prętów paliwowych elektrowni jądrowej Fukushima po tym, jak stopiły się w katastrofie, właśnie o której już wspomniałem katastrofie z 2011 roku. Natomiast tutaj trzeba też jasno powiedzieć, że. W, krajach Azji, w regionie Azji Pacyfiku, w krajach takich jak Chiny, Rosja czy Tajlandia podejmuje się liczne działania mające na celu testowanie produktów importowanych, importowanych z Japonii i coraz więcej jakby organizacji i z tych wspomnianych przeze mnie państw i z Korei Południowej, z krajów wyspiarskich Pacyfiku również wyraża swój sprzeciw i zaniepokojenie właśnie decyzją, decyzją Japonii. Trzeba też jasno wspomnieć, że tutaj bardzo mocno Stany Zjednoczone wspierają Japonię Sygnały, które płyną z Białego Domu, z różnych agencji amerykańskich, mówią, że, że Stany Zjednoczone są zadowolone z działania, z działania Japonii, no co z drugiej strony wywołuje wściekłość i zaniepokojenie. W regionie Azji i Pacyfiku, w takich krajach, tak jak już wspomniałem, chociażby jak Chiny. Stąd, stąd też bardzo często podkreśla się hipokryzję Stanów Zjednoczonych, ponieważ to właśnie USA są krajem, który odnotował największą redukcję importu japońskich owoców morza. To jest bardzo, bardzo charakterystyczne. W sobotę, 26 sierpnia bieżącego roku, japoński rząd oświadczył, że w pierwszych próbkach ryb pobranych. Na wodach w pobliżu elektrowni jądrowej Fukushima nie wykryto, jak to określono, wykrywalnej ilości trytu. Natomiast ta informacja wzbudziła liczne podejrzenia wśród międzynarodowej opinii publicznej, ponieważ Chociażby w chińskich mediach społecznościowych wprost pytano, dlaczego rząd japoński wziął do próbki tylko dwie ryby. No, widać tutaj także podnoszenie kwestii geopolitycznych. Mówi się o tym, a, że Waszyngton udzielił takiego bardzo silnego wsparcia Tokio w zamian za lojalność Japonii, w zamian za budowę czy rozszerzanie wpływów. Wpływów geopolitycznych Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o konsolidację, także właśnie państw Azji i Pacyfiku wokół strategii geopolitycznej amerykańskiej. No, wielokrotnie w podcaście geopolitycznym mówiłem o takich formatach jak Kład, quad, quad Plus, AUKUS czy w ogóle rozszerzanie amerykańskiej strategii gdzieś na horyzoncie, które, które może się skończyć powołaniem czegoś na kształt azjatyckiego, azjatyckiego NATO. Warto tutaj przy okazji odnotować dużą demonstrację, która odbyła się w sobotę w 26 sierpnia w Seulu, w której wzięło udział około 50 tysięcy osób, właśnie po to, aby zaprotestować przeciwko uwolnieniu przez Japonię tej, tej wody z elektrowni jądrowej w Fukushimie. Padały tam bardzo mocne słowa, no dość powiedzieć, że że lider Partii Demokratycznej, członek Zgromadzenia Narodowego i były kandydat na prezydenta Korei Południowej, Lee powiedział, że było to swego rodzaju wypowiedzenie wojny krajom graniczącym z Pacyfikiem. Powiedział dokładnie, cytuję, spuszczanie wody skażonej energią nuklearną jest wypowiedzeniem wojny krajom graniczącym. Graniczącym. Powiedział tak, że Japonia przekroczyła granicę, której nie powinna. Przekraczać. Koniec, koniec cytatu. No tutaj jest, spadły spore słowa potępienia na prezydenta i na administrację w ogóle Jun Sokjola, prezydenta, który no, jest, można powiedzieć, odpowiedzialny za taki mocno proamerykański zwrot w polityce Korei Południowej. Mówiłem o tym całkiem niedawno w podcaście geopolitycznym w kontekście szczytu USA-Japonia-Korea Południowa, który odbył się 18 sierpnia bieżącego roku w Camp David. I niewątpliwie jest to, te łagodne, że tak powiem, stanowisko Korei Południowej w stosunku do decyzji japońskiej. No, niewątpliwie jest spowodowane właśnie tym stanowiskiem mocno proamerykańskim. Zresztą widać tutaj, że pojawiają się. Pojawiają się liczne oskarżenia pod adresem Japonii, że ta doprowadziła do no, takich zabiegów mocno lobbingowych, bym tak to określił, w regionie, aby, no, nazwijmy to w cudzysłowie, przekonać liczne organizacje ekologiczne, organizacje społeczne, organizacje rybackie, właśnie do, i przekonać do tego, że jest to niezagrażające dla, dla środowiska. Niemniej jednak, widać tutaj bardzo mocno, Działania geopolityczne, i myślę, że i, ta, i to mocne wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Japonii, ten łagodny, że tak powiem, stosunek do całej tej sprawy, do całego tego japońskiego planu wyrażany przez oficjalne czynniki w Seulu, jest to pewnego rodzaju pokłosie tych działań dyplomatycznych amerykańskich, i także oczywiście szczytu w Camp David z sierpnia bieżącego roku. Dziękuję Państwu za uwagę.